Witam Państwa po przerwie. Witamy Państwa ponownie. Zapraszam do części praktycznej. Tutaj poproszę kolegę Piotra o przedstawienie, jak można zrealizować Dajemszy system zakupów bezpośrednio w systemie. Pokażę różne możliwości. Dajemszy system klasyczny z katalogami i taki, taką nowość, którą, o której już wspomniałam, która jest wykorzystywana w Czechach i na Słowacji. Który nosi u nas wewnętrznie w firmie Skrót FST, ale chodzi o elastyczny system przetargowy, gdzie automatycznie są składane oferty w katalogu w ramach dynamicznego systemu zakupów. Także, Piotrek, zapraszam cię do Dziękuję. prezentacji. Dziękuję. Ja na sam początek może chciałem tutaj. <laughs> Zaznaczyć, że dynamiczny system zakupów, tak jak tutaj w tej pierwszej części nasi goście ładnie mówili, opowiadali o tym, w jaki sposób można go wykorzystywać, gdzie go można wykorzystywać. Ja jedną, jedynie w celu takiego krótkiego jakby powtórzenia, może i w pigułce zaznaczenia tego, co było już powiedziane. Analiza potrzeb, czyli w momencie, kiedy dana organizacja zrobi analizę potrzeb, do tego bardzo pięknie sprawdza się między innymi właśnie głównie ABC Analiza, gdzie my możemy sprawdzić, gdzie dana organizacja ma ten swój ogon zakupowy i gdzie może wykorzystać właśnie dynamiczny system zakupów, a gdzie może na przykład wykorzystać umowę ramową. W przypadku tutaj modułu, który będę tutaj prezentował, Wygląda to w ten sposób, że zamawiający, czyli użytkownicy zamawiającego, mogą wykorzystać dynamiczny system zakupów, ten klasyczny, czyli dynamiczny system zakupów, w którym to po jego ustanowieniu możemy realizować zamówienia jednostkowe, czyli nieustanowiony dynamiczny system zakupów. W przypadku ustawy mówi o pierwszym terminie 30-dniowym, gdzie zbieramy właśnie wnioski o uczestnictwo, o dopuszczenie do udziału do dynamicznego systemu zakupów, gdzie tworzy nam się lista wykonawców, a następnie po rozpatrzeniu wniosków. Gdzie mamy 10 do 15 dni na to, żeby te wnioski rozpatrzyć, możemy uruchomić drugi termin, który już jest tym terminem faktycznym, na przykład ustanowić dynamiczny system zakupów na rok, na 2 na trzy, gdzie możemy w ramach już tego drugiego terminu w dalszym ciągu zbierać wnioski o dopuszczenie do udziału, ale już wypuszczać zamówienia cząstkowe, jednostkowe, do których. Będą składać oferty zakwalifikowani wykonawcy, którzy spełnili właśnie wszystkie wymagania, i wnioski ich zostały zatwierdzone. Dodatkowo ten dynamiczny system zakupów może dzielić się na kategorie, czyli patrz, inaczej, można powiedzieć, taka definicja zamówienia podzielonego na części, czyli dynamiczny system zakupów i podzielony na kategorie. Dynamiczny system zakupów z katalogiem elektronicznym. Oraz dynamiczny system zakupów podzielony na kategorie z katalogiem elektronicznym. Ja dzisiaj chcę Państwu pokazać taki model, który jest stosowany właśnie między innymi na Słowacji, głównie wykorzystywany przez szpitale, ale też i nie tylko na Słowacji, również w Czechach. Jest to pod nazwą Syfety SFT, tak? Można by to tak nazwać, czyli w takim oryginalnym tłumaczeniu system flexibilnie tendrowani, tak? tak nie, troszkę czeskiego. Troszkę czeskiego. Tutaj Beata, moja koleżanka, przetłumaczyła to jako system. Już zerknę. Elastyczny system przetargowy. Tak, elastyczny system przetargowy. Ja to troszeczkę na potrzeby prezentacji nazwałem elastyczny system e, prowadzenia zamówień, a e, łączy się, jest to, w, jest to w pewnym sensie takie maksimum, czyli wachlarz wykorzystania e, narzędzia, gdzie do, e, w, tym, w, w tym module e, e, w tym elastycznym module mamy do wykorzystania, wykorzystujemy dynamiczny system zakupowy, tak naprawdę, bo to ten moduł jest zbudowany na silniku dynamicznego systemu zakupowego, gdzie wykorzystujemy właśnie katalog i dodatkowo automatyczne złożenie oferty przez wykonawcę. Tutaj, w tym przypadku, bardzo pięknie się to sprawdza, właśnie przede wszystkim w takich zamówieniach powtarzalnych, bo ten moduł SFT, on tak naprawdę ma nam usprawnić administracyjnie i procesowo powtarzalność towarów i, i, i usług, gdzie, znaczy towarów, tak przede wszystkim, gdzie ta cena zmienia się, czyli zmienia się nam bardzo cena, w związku z tym ten katalog który jest tworzony przez przede wszystkim tak, zamawiającego, bo to zamawiający tworzy katalog i importuje. Wraz towarów. ze specyfikacją towarów i importuje to do tego narzędzia. Mhm. W związku z tym y, za chwileczkę to y, y, pokażemy. I ten katalog oczywiście zaimportowany do y, odpowiedniego oprogramowania. Nie jest katalogiem, na którym dalej nie możemy pracować. Dalej możemy go modyfikować, dalej możemy go zmieniać, i tak naprawdę z pozycji tego katalogu możemy dokonywać tych zamówień cząstkowych. Ja jeszcze może dodam, że do tego katalogu wykonawcy wprowadzają swoje oferty. Tak. I, jakby i mogą też te swoje oferty modyfikować w trakcie trwania tego DZ-a. Dokładnie. Tutaj oczywiście pomaga tej czynności automatyka, która jest tutaj możliwa. Też oczywiście bardzo elastycznym czynnością jest to, że w trakcie, jak tutaj Beata wspomniała, zmiana pozycji cenowych, które są zdefiniowane w katalogu jest bardzo prosta od strony użytkownika wykonawcy, bo tutaj głównie chodzi o to, aby Zmiana tych cen, bo tak jak wspomniałem tutaj, zmiana cen jest bardzo ważnym, ważnym elementem, ponieważ w momencie, kiedy dany zamawiający z pozycji katalogu wypuści zamówienie cząstkowe, to te ceny mogą się zmieniać w trakcie nawet terminu składania ofert. W związku z tym ten wykonawca ma dostęp do tych pozycji cenowych i może je edytować w każdej chwili. I tak naprawdę ostatnia oferta, Czyli ostatnia edycja tego katalogu od strony użytkownika wykonawcy zostanie złożona do zamawiającego, w związku z tym zamawiający otrzyma realne ceny rynkowe i realną ofertę, która w danym momencie jest, jest na rynku. Jeszcze może dodam, że dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymają informację, że tak. zbliża się termin składania ofert w tym cząstkowym zamówieniu i mogą tą ofertę oczywiście wycofać. Jeżeli nie chcą akurat Mogę. do cząstkowego składać, mogą zmodyfikować. Także też jakby ta komunikacja ciągle się odbywa między zamawiającym a wykonawcą. Tak. Ja może przejdę tutaj od razu do narzędzia. Oczywiście też tutaj nie mamy zamiaru robić szkolenia. Ja tutaj przygotowałem taki organizm, już który będę tutaj klikał, będę przechodził i pokazywał Państwu, jak to mniej więcej wygląda. Ja sobie tutaj na te potrzeby skonstruowałem, właśnie dynamiczny system zakupowy. I teraz tak. W tej chwili jesteśmy w części publicznej w części publicznej aplikacji w związku z tym możemy podglądnąć ile tych tak naprawdę syfyty zostało tutaj przygotowanych jesteśmy też oczywiście na domenie edukacyjnej ja to pokazuję tutaj z domeny edukacyjnej nie jest to realna domena systemu ale ma ona zupełnie identyczne funkcjonalności jak ta domena realna w związku z tym Mogę Państwu pokazać faktycznie, jak można pracować z dynamicznym systemem zakupów i w jaki sposób ta mechanika funkcjonuje. W związku z tym, jako użytkownik zamawiającego, bo w tej chwili jestem też i zalogowany jako użytkownik zamawiającego, ale gdybym nie był zalogowany jako użytkownik w ogóle. I wykonawcy, i zamawiającego, to zawsze mam dostęp tutaj do tej części publicznej dynamicznego systemu zakupów. Mogę sobie pobrać dokumentację, mogę też nawet zobaczyć w ramach tego dynamicznego systemu zakupów, jakie zamówienia zostały zrealizowane, o jakiej wartości. Mogę oczywiście zobaczyć, do kiedy ten dynamiczny system zakupów został ustanowiony. Tutaj, akurat, na potrzeby tutaj tej prezentacji, wprowadziłem tam datę do roku 2025. Mamy takie informacje bardzo, bardzo konkretne. No i oczywiście, jeśli tutaj przebiegałaby komunikacja publiczna, to też ona pojawiałaby się nam tutaj w module wiadomości, ale przejdźmy może tutaj do tej części praktycznej od strony Zamawiającego, czyli użytkownika zamawiającego, który jest już zalogowany, ja jestem tutaj w tej chwili zalogowany. Wygląda to w ten sposób, że w momencie, kiedy wchodzę sobie do swojego dynamicznego systemu zakupów, mogę w bardzo łatwy sposób przejść do swoich jednostkowych zamówień, które mogę otwierać właśnie w zakładce zamówienia. I każde zamówienie, również klikając w nie, mogę dojść do jego. Administracji. Tutaj, oczywiście, przejście bezpośrednie do dynamicznego systemu zakupów, czyli do tak zwanej matki, gdzie ja zbieram tylko i wyłącznie wnioski, uczestnictwo również jest bardzo proste. W związku z tym, po ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, kiedy to ja mogę realizować już cząstkowe zamówienia, tworzy mi się ten organizm, po którym mogę się poruszać. Czyli widzę, ile zrobiłem zamówień cząstkowych. Mam oczywiście też w zamówieniach tych konkretnych cząstkowych informacje o liście wykonawców zakwalifikowanych. Tutaj akurat mam zakwalifikowanego na razie tylko jednego, ale może być ich oczywiście więcej. W związku z tym przez cały czas mogę, mogę z tym pracować. Ja w tej chwili pokażę, w jaki sposób ten wykonawca składa wniosek o uczestnictwo. Do takiego dynamicznego systemu zakupów. W tej chwili ten dynamiczny system zakupów jest ustanowiony. W związku z tym, w tym drugim terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału, ten wniosek jest widoczny już automatycznie, od razu. W tym pierwszym terminie. Tym 30-dniowym, on jest traktowany jak oferta, czyli jest zabezpieczony przed upłynięciem terminu składania wniosków. Nie ma nikt do niego dostępu, nie można go otworzyć. Dopiero jak ten termin upłynie, dopiero wtedy otwieram te wnioski i badam je i zatwierdzam. Czyli tak jak oferty w zamówieniach jednostkowych, czy też w zamówieniach na przykład w trybie podstawowym i tak dalej. Także ten pierwszy termin, on tak funkcjonuje jak. W przypadku składania ofert do, do zamówień publicznych, ja teraz przełączę się na potrzeby, tutaj, prezentacji na wykonawcę, którego mam tutaj zarejestrowanego. Czyli w tej chwili jestem wykonawcą. No i oczywiście mogę w. W przypadku wykonawcy, wybrać sobie oczywiście ten dynamiczny system zakupów. I proszę zobaczyć, że ja jeszcze nie, nie złożyłem tego wniosku o dopuszczenie do udziału. Tak? Tutaj mam tą możliwość, ale mogę zobaczyć już ten katalog. Czyli tak naprawdę mogę zobaczyć, co ten zamawiający chce kupić tak? jaki asortyment został zaimportowany do. Dynamicznego systemu zakupów. Mam możliwość oczywiście wyeksportowania tego asortymentu też, ale tak naprawdę z tym katalogiem tutaj w tym miejscu nic nie mogę zrobić, nie mam możliwości wprowadzania żadnych wartości i tak dalej, ale już z pozycji zalogowanego użytkownika wykonawcy, bo w tej chwili jestem już zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem wykonawcy, mogę ten katalog zobaczyć. Ale żeby wziąć udział, w zamówieniu e, jednostkowym, to należy tutaj złożyć oczywiście wniosek o dopuszczenie do udziału. Do tego celu wykorzystam tutaj e, złożenie takiego wniosku. Mam tutaj też takie testowe dokumenty. Hmm, hipotetycznie zaznaczam tutaj e, ten plik. Oczywiście, jeśli w skład tego wniosku wchodzi więcej dokumentów, tutaj jest też taka możliwość, żeby. Tych dokumentów zaznaczyć więcej. Mogę je tutaj wgrać do, do platformy. Ale oczywiście te pliki, one wgrywają się tutaj tak naprawdę do pamięci podręcznej. Nie są one jeszcze wysyłane na serwer. Dopiero po kliknięciu w przycisk poniżej mogę tą ofertę przepraszam, ofertę, wniosek wysłać. Czyli ten wniosek o dopuszczenie do udziału w tej chwili został wysłany. I ja jako wykonawca mogę oczywiście wycofać ten wniosek i złożyć go ponownie. I mam też do, do dyspozycji możliwość jakby ściągnięcia sobie w formacie XLS, faktycznie takiego potwierdzenia, jakie pliki bądź jaki plik załączyłem, składając tutaj, tutaj ten wniosek. I tak naprawdę od strony wykonawcy to jest wszystko. Oczywiście należy tutaj wspomnieć, że platforma nie jest edytorem dokumentów. W związku z tym wszystkie wymogi zapisane w dokumentacji przetargowej zamawiającego, to one mówią w jaki sposób należy przygotować ten wniosek, żeby, żeby wykonawca spełnił wszystkie wymogi itd., itd. A tutaj jeśli chodzi o kwestie od strony platformy, no to my jesteśmy tutaj odpowiedzialni jako wsparcie też od strony platformy, aby pomóc podać tak, tą, ten wniosek na platformę, tak samo podać ofertę, tak, aby ten wykonawca, jeśli będzie miał jakieś pytania natury technicznej, czy będzie chciał wsparcia z naszej strony, to my jesteśmy tutaj gotowi pomóc. Ale oczywiście cała dokumentacja tego dynamicznego systemu zakupów yy, będzie ma opis, w jaki sposób ten wniosek. Czy potem kolejne zamówienia jednostkowe, w jaki sposób ta oferta ma zostać przygotowana? Ja w tej chwili zaloguję się ponownie, ale zaloguję się w tej chwili już jako zamawiający, czyli pokażę, jak ten wniosek przychodzi do tego dynamicznego systemu zakupów. Czyli ten wniosek pojawia nam się w zakładce oferty i wnioski, i proszę zobaczyć, że on pojawia się od razu tutaj w tym miejscu. Powyżej mamy wniosek złożony wcześniej przez jednego z wykonawców w tym pierwszym terminie, wtedy kiedy ten dynamiczny system zakupowy jeszcze nie był ustanowiony. W związku z tym stąd był zakwalifikowany tylko ten jeden wykonawca. A tutaj, w tej chwili, w tym drugim terminie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału, już ten wniosek, zaraz po tym jak on został złożony, już jest możliwy do otwarcia. W związku z tym, ja go mogę otworzyć już z tego miejsca. Wejść tutaj do wirtualnej koperty, i otwierając go, mógłbym go tutaj bezpośrednio z systemu otworzyć, mogę go tutaj zatwierdzić, i w tym momencie po zatwierdzeniu ten konkretny wykonawca zostanie wciągnięty na listę zakwalifikowanych wykonawców. Czyli tutaj w tym momencie, jeśli wszedłbym do któregoś z zamówień, To jeszcze mam i widzę tutaj tego jednego wykonawcę, ale za chwileczkę pokażę, w jaki sposób dodać kolejne zamówienie cząstkowe, i tam zaktualizuję tą listę. W związku z tym będę miał możliwość wtedy wysłania zaproszeń już do tego zamówienia cząstkowego, już do dwóch wykonawców, a nie tylko do jednego. Także tutaj z powrotem mogę wrócić sobie do dynamicznego systemu zakupów, czyli do tej matki, i tutaj jeszcze raz. Pokażę, to jest miejsce, w którym ja zbieram wnioski o dopuszczenie do udziału. Czyli tu wszystkie te wnioski będą mi spływać, a ja będę mógł je od razu jakby zatwierdzać, tak po, po, po uprzednim skontrolowaniu, sprawdzeniu, czy ten dany wykonawca spełnił wszystkie wymogi. Ja w tej chwili wejdę do zakładki Zaproszenie, przepraszam, zamówienia. I teraz tak, mogę oczywiście wypuścić zamówienie bezpośrednio tutaj z tego miejsca, czyli mógłbym otworzyć zamówienie po prostu dodając nowe zamówienie, ale w bardzo prosty sposób właśnie w przypadku w przypadku tego SFT, czyli syfyty, bardzo w prosty sposób można opublikować zamówienie cząstkowe z pozycji katalogu. Czyli ja w tej chwili mogę wejść sobie tutaj do zakładki pozycje, i ja tutaj nie, nie wprowadzałem konkretnych nazw pozycji cenowych, czy też grup pozycji. Tutaj akurat podzieliłem to na przykład na zestaw 1, zestaw 2. W związku z tym, na przykład chciałbym kupić zestaw 3 produktów, wyfiltruję to. Tutaj akurat w zestawie trzymam jakieś trzy pozycje cenowe, tak? Oczywiście pod tymi trzema pozycjami cenowymi tutaj można wpisać już konkrety, tak? Ja tutaj nie wpisywałem żadnych konkretów, to mogą być właśnie wspomniane leki, środki czystości, prawda? Czy też artykuły biurowe, czy też ubrania robocze, materiały promocyjne, po prostu wachlarz, wachlarz produktów. I oczywiście ten katalog można tutaj importować. Jest tutaj taka możliwość, czyli w tym miejscu można dodać oczywiście pozycje manualnie, można robić import katalogu, jest tam y, odpowiedni wzór y, pliku Excel do tego aby y, ten katalog przygotować w arkuszu kalkulacyjnym a potem go po prostu tutaj zaimportować tak żeby nie dodawać y, tutaj manualnie y, grup pozycji bo tutaj można dodawać też właśnie grupy pozycji i poszczególne pozycje. Później do, do, do poszczególnych grup można zrobić to w arkuszu kalkulacyjnym i jednym potem kliknięciem zaimportować cały katalog. Ale ja tutaj jeszcze raz wrócę do pozycji cenowych, już tutaj dodanych. Mam zamiar kupić zestaw trzeci, w związku z tym filtruję go sobie. No i tutaj. Mogę tak naprawdę określić ilości, czyli dajmy na to tej pozycji numer jeden: chcę kupić 5 kg, tutaj chcę kupić na przykład 7 sztuk, i tutaj chcę kupić na przykład 10 sztuk. Proszę zobaczyć, wybieram te pozycje do koszyka, czyli tak, jakbym przenosił je do koszyka w sklepie internetowym. Wchodząc do koszyka, mam już te pozycje tutaj w koszyku. W związku z tym, mam tutaj możliwość kliknięcia i uruchomienia do przygotowania jednego konkretnego zamówienia cząstkowego. Czyli w tym momencie klikam i zaznaczam automatyczne składanie oferty w momencie ukończenia terminu. To jest właśnie bardzo często wykorzystywane. W, właśnie w, tym, w tej procedurze SFT, gdzie po zapisaniu oczywiście pojawi się tutaj zamówienie cząstkowe, które w tej chwili zdefiniuję. Mogę oczywiście tutaj wprowadzić szacunkową wartość tego zamówienia cząstkowego. Dajmy na to, będzie to na przykład 25 tysięcy złotych. A jeżeli nie korzystam z tego automatycznego składania, to po prostu nie klikam, nie zaznaczam tej możliwości i jakby... Tak. Dostawcy Dokładnie. w terminie Dokładnie. wpisują ofertę. Mhm. Dokładnie. I teraz tak, ja sobie tutaj wprowadzam szacunkową wartość zamówienia. Mogę oczywiście tutaj również dokument, jeśli specyfikacja warunków zamówienia można wpisać bardzo króciutko, po prostu zgodna z dokumentem na przykład SWZ, czy też z dokumentacją. I następnie mogę oczywiście dodać tutaj kolejne kody CPV, ponieważ biblioteka kodów CPV jest tutaj, jest tutaj wgrana i mogę zapisać tutaj od razu ten stan. Jeśli jest wymagana jakaś dokumentacja do tego konkretnego zamówienia cząstkowego, to oczywiście tą dokumentację mogę tutaj dodać. Czyli wystarczy wybrać tutaj konkretnie, dajmy na to. Będą to tutaj te ostatnie pliki. Mogę je wybrać e, wszystkie, nawet na końcu mam jakiś wzór umowy, e, i mogę je tutaj e, zauploadować. Zawsze mogę podglądnąć w jaki sposób to e, zamówienie cząstkowe będzie wyświetlało się w części publicznej e, aplikacji. E, w związku z tym zawsze mogę zerknąć, jak ono będzie wyglądało, jak będzie się wyświetlało po uruchomieniu. E, Wchodzę tutaj do terminu, dodaję po prostu e, informację o termin składania ofert. Wybieram sobie tutaj mm, typ tego terminu, czyli oferta ze względu na to, że e, mam katalog, w związku z tym informacje, czyli wartości matematyczne będą wprowadzane do systemu przez od strony użytkownika wykonawcy i teraz e, mogę spokojnie na przykład określić sobie termin. Ja tutaj może pokażę y, to automatyczne złożenie oferty. W związku z tym y, mamy godzinę. Dzisiaj mamy dzień 14. I damy sobie na przykład 11:15. Tak? Dobrze. Czyli wprowadzimy sobie godzinę jedenastą, tak? czyli za 5 minut. Y, powinni, powinniśmy zdążyć. Także mamy 11:15. Klikamy Zapisz. Oczywiście mogę tutaj zaktualizować, proszę popatrzeć, że przy dodaniu następnego zamówienia cząstkowego już ten wykonawca, kolejny, który złożył nam ten wniosek poprzez właśnie tą matkę, tak to, tak to tutaj z naszej strony nazywamy. Już jakby dopisał się do tej listy zakwalifikowanych wykonawców. W związku z tym, po uruchomieniu zamówienia, będzie można wysłać zaproszenia do tych dwóch, dwóch wykonawców. Następnie jeśli już tutaj mam termin dodany, i tak dalej, oczywiście mogę tutaj jeszcze przydzielić odpowiednie kompetencje. Pewnym osobom mogę tutaj też i dodać odpowiednie foldery, czyli wystrukturyzować tę ofertę, że na przykład proszę mi certyfikaty wkładać tutaj, a formularz ofertowy tutaj, a to tutaj. Ale tutaj w przypadku katalogu nie jest to potrzebne ze względu na to, że oferta będzie składana katalogiem, czyli Tutaj, w tym wypadku, po uruchomieniu tego postępowania, czyli ja go teraz w tej chwili uruchomię, wejdę do modułu komunikacyjnego. Wystarczy, że kliknę tutaj, nawet ustawienia zaproszenia, i tutaj, proszę zobaczyć, że system przekieruje mnie do modułu komunikacyjnego, gdzie ja już widzę, tych dwóch oferentów, którzy wcześniej zostali zakwalifikowani poprzez wnioski o dopuszczenie do udziału. No i tutaj, oczywiście, mogę wprowadzić treść tego zaproszenia czyli mogę konkretnie napisać jakąś merytoryczną informację. Mogę, oczywiście, dodać również załączniki do tego, do tego, do tego zaproszenia. No i oczywiście, klikam wyślij, i w tym momencie te zaproszenia są wysyłane do, do tych wykonawców. Ten, ci wykonawcy w tym momencie otrzymują notyfikacje, ponieważ loginami w aplikacji są adresy e-mail, i aplikacja, system informuje, powiadamia tych użytkowników o każdorazowej czynności czyli na przykład właśnie o czynności wysłania zaproszenia o tym, że termin na przykład zamówienia jednostkowego. Został na przykład, czy to wydłużony, czy skrócony, czy na przykład został dodany nowy, nowy dokument do postępowania, czy została napisana jakaś wiadomość, i tak dalej. Czyli, ale to w, zawsze jest w takiej merytoryce pod tytułem, że otrzymałeś wiadomość do zamówienia takiego i takiego, w związku z tym należy zalogować się do systemu, aby ją odczytać. W tej chwili to zamówienie jednostkowe jest uruchomione czyli ono powinno też pojawić się w części publicznej aplikacji, czyli widzimy ono się tutaj nam pojawiło. Ja oczywiście uruchomiłem je w takiej nazwie jak decyzy, ale ono oczywiście mogłoby zmienić nazwę na przykład na ten zestaw trzeci, który zamówiłem, tak? ale tutaj raczej chcemy pokazać Państwu ten mechanizm wykorzystania tego, tego zamówienia i w jaki sposób to zamówienie się publikuje, ale oczywiście do tej nazwy też, tą nazwę oczywiście przy zamówieniu jednostkowym, przy jego uruchamianiu i definiowaniu też można zmienić i myślę, że nawet można zmienić nawet i po uruchomieniu, czyli dajmy na to, możemy tutaj wpisać na przykład zestaw 3, żebyśmy mieli jasność. Tak. Czyli w tej chwili mamy trzecie zamówienie cząstkowe. Aby zobaczyć teraz te wszystkie zamówienia, czyli ja może wrócę jeszcze raz o tym, co powiedziałem na początku, czyli do tego organizmu. Czyli w momencie, kiedy jestem w zamówieniu cząstkowym, wejdę sobie tutaj do, z powrotem do dyszyzy, i tutaj mam wszystkie, wszystkie zamówienia. I oczywiście, jak wejdę sobie do zamówień, Mogę. Widzę już trzy zamówienia, że w ramach tego dynamicznego systemu zakupów mam już uruchomionych, uruchomione trzy zamówienia cząstkowe, z czego dwa już się ukończyły, tak, a obecne teraz uruchomione jest w trakcie. Ja teraz zaloguję się na, na profil wykonawcy, czyli pokażę Państwu, w jaki sposób. Tą ofertę złożyć? Czyli w tej chwili wejdę sobie do katalogu, i tak naprawdę wystarczy, że wypełnię tutaj ilości, przepraszam, ceny. Wpiszę tutaj ceny. Kliknę OK, czyli wypełnię tutaj yy, VAT, te, obliczę te, te kolumny i kliknę Zapisz. W tym momencie ta oferta została zapisana, w związku z tym ona do zakładki oferty i wnioski przeniosła mi się automatycznie. Czyli ja w tej chwili mam przez cały czas możliwość edytowania tego katalogu, ale już. O, czyli, czyli tutaj już mam, mamy informację, że oferta została złożona automatycznie. Tak, czyli ja miałem tutaj yy, możliwość oczywiście edytowania, dałem tutaj króciutki czas, ale w momencie kiedy yy, złożyłem wprowadzi, wprowadziłem te wartości tutaj do, yy, do tej zakładki, yy, wprowadziłem, yy, wprowadziłem VAT, yy, obliczyłem kolumnę cała ta oferta, czyli to, co zdefiniował ten zamawiający. Przeniosło mnie do zakładki oferty i wnioski, i oferta złoży się zawsze automatycznie w momencie, kiedy upłynie ten czas, to znaczy ten ostatni moment, ostatnia sekunda tego terminu do składania ofert. Tutaj zatrzymałbym się w ten sposób, że w momencie, kiedy ten termin jeszcze trwa, a ten wykonawca w zakładce y, y, katalogu wypełnił te ceny, on przez cały czas ma możliwość właśnie edytowania tutaj tej zakładki, w związku z tym cały czas non stop może ten katalog tutaj, y, tutaj y, definiować. Ja może zrobię tutaj taki zabieg jeszcze, że przełączę się tutaj na y, użytkownika zamawiającego. I szybciutko uruchomi jeszcze jedno zamówienie. Czyli w tym wypadku, na przykład, będę chciał sobie kupić zestaw czwarty. Wypiszę ilości. Następnie wybiorę. Wybrałem to. Już, momencik. Tak. To zostało wybrane do koszyka. Uruchomię kolejne zamówienie. Nazwę to, że to będzie zestaw czwarty. Mogę. Tutaj, oczywiście, dodam szacun szacunkową wartość. Yy, zapiszę ten stan. Oczywiście tutaj dodałbym dokumentację, ale żeby nie przedłużać, to ja tutaj dodam jeszcze termin do składania ofert. I ten termin do składania ofert damy troszeczkę dłuższy, czyli damy na przykład yy, dzisiaj mamy 14, damy na przykład do godziny yy, 12.00. Tak? Klikniemy zapisz. Yy, lista wykonawców zostaje taka sama. Yy, powinniśmy rozpocząć to zamówienie. Ono powinno się dać rozpocząć. Tak. Yy, mamy moduł wiadomości. Yy, tutaj jak przejdziemy do listy, uruchomimy zaproszenie i możemy oczywiście tutaj to zaproszenie wysłać do yy, tych, dwóch, tych dwóch oferentów. Tak. W momencie wysłania zaproszenia. Ja przełączę się teraz właśnie na jednego z tych oferentów. W tym wypadku przełączę się na tego drugiego, bo on też został już tutaj, jest tutaj zakwalifikowany. I w tej chwili, jak wejdę sobie w to zamówienie, zestaw czwarty, mam tutaj katalog, czyli widzę znowu, jako użytkownik wykonawcy, oczywiście, ten konkretny, ten, ten konkretny, konkretny asortyment, który kupić chce zamawiający. W konkretnym zamówieniu cząstkowym. Oczywiście, jeśli tutaj tych pozycji cenowych byłoby bardzo dużo, też istnieje tutaj, też import, prawda? Zbiorczy poszczególnych, poszczególnych wartości. Można też wyeksportować, oczywiście, ten katalog, czyli z zamówienia cząstkowego do tutaj, też pliku do, do arkusza kalkulacyjnego. Ja tutaj wpiszę wartości w tej chwili. Uzupełnię VAT. Obliczę tą kolumnę. Kliknę zapisz. I oczywiście to, co wprowadziłem, zostało zapisane, a aplikacja przesunęła właśnie te wartości. Tutaj z zakładki katalogu do oferty i wnioski. Tutaj mogę oczywiście, jakby wycofać tą ofertę w tym miejscu. I ponownie ten katalog wypełnić, ale nie muszę tego robić ze względu na to, że cały czas mam możliwość edycji tutaj tego asortymentu, który zamawiający chce kupić w tym zamówieniu cząstkowym. Czyli jeżeli w tej chwili dokonywałbym jakichkolwiek zmian, czyli tutaj bym wprowadził jakąś inną wartość, tutaj bym wprowadził jakąś inną wartość i zapisał to, to przez cały czas te wartości zapisują mi się tutaj do ofert i wniosków. Czyli de facto. W tym momencie, kiedy e, godzina 12 wybiłaby, e, jako, u, u, jako, e, że termin mi po prostu upływa z tym dniem, z tą godziną, to te wartości, które tutaj zostały wpisane w katalogu, po prostu złożyłyby się jako oferta. Także tak to wygląda. Oczywiście, tutaj też jest moduł komunikacyjny. Tutaj mam oczywiście to zaproszenie, które sobie które zamawiający wysłał do mnie, jako do użytkownika, do wykonawcy, który został zakwalifikowany po to, aby złożyć ofertę. I tak tutaj to wygląda w sposób taki namacalny, abyście Państwo widzieli, w jaki sposób się pracuje już jakby na gotowym organizmie. I żeby to tak pokazać blokowo, w pigułce schematycznie, Zamawiający przygotowuje dokumentację, ustanawia dynamiczny system zakupów i już w momencie e, m, tworzenia tej matki, która zbiera wnioski o dopuszczenie do udziału, tam już definiuje ten katalog, czyli już definiuje ten katalog na samym początku, wprowadza ten katalog, importując go, jeżeli tych pozycji cenowych jest bardzo dużo. Oczywiście tam też można dodawać parametry. Można też dodawać, dać możliwość edycji nazw pozycji dla wykonawców, tak? Ktoś będzie kupował jogurty, to ktoś tam wpisze, że to jest jogurt, ale jogobela, na przykład, tak? Truskawkowy, tak? jeżeli będzie to na przykład dynamiczny system zakupów do kupowania żywności na przykład przez szpital. Tak? Można tam dodawać parametry, na przykład jak właśnie terminy ważności, czy jakieś inne rzeczy. Mogą to być parametry, które będą sztywne, nadane przez zamawiającego, ale mogą też być to parametry, które będą edytowalne od strony wykonawców. Także. Tutaj ten katalog już definiujemy na samym początku definiowania tego dynamicznego systemu zakupowego, nawet jeśli on jeszcze nie został ustanowiony, po to, aby później po jego ustanowieniu już z pozycji katalogu można byłoby w, można już wypuszczać zamówienia cząstkowe, właśnie z możliwością tej, tego automatycznego złożenia oferty, dlatego że jest to bardzo wygodne dla wykonawców z tego powodu, że. Ten wykonawca wystarczy, że już wy, wypisze tak naprawdę wszystkie ceny, bądź parametry, tak, które dajemy mu do edycji, czy też nazwy pozycji, które dajemy żeby mu do edycji. Całą ofertę, tak, tak żeby potem mógł sobie złożyć całą ofertę, a tak naprawdę nie musi jej w pewnym sensie wycofywać za każdym razem, jeżeli chciałby ją zmienić, tylko non-stop ma przez, przed upłynięciem terminu składania ofert dostęp do katalogu, aby mógł go edytować, czyli mógł edytować swoje te oferte. pozycje swojej oferty. Mhm. Nie? Dobrze, to. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Chyba na tyle, myślę, ze swojej strony wykorzystanie maksymalnie dynamicznego systemu zakupowego właśnie stworzyło taki moduł SFT i myślę, że on jest na pewno pomocny, a przede wszystkim bardzo dla, dla szpitali. Mam nadzieję, że była to inspiracja dla Państwa. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to proszę o bezpośredni kontakt z nami. Można pisać na pomocmałpa.proabis.com. Więc myślę, że możemy to dzisiejsze spotkanie na temat dynamicznego systemu zakupów zakończyć. Zapraszam na kolejne nasze streamy w ramach e Procurement TV. I dziękujemy za uczestnictwo. Dziękuję również naszym gościom, którzy już się wrócili do swoich obowiązków, ale jeszcze raz bardzo dziękuję, że chcieli się podzielić swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. I zapraszamy na kolejne spotkanie. Dziękuję Państwu, zapraszamy.